Wielka Brytania, to nie lock down, tylko porada. Wielka Brytania, rząd wycofuje się z ograniczeń. Nie było konsultacji. Brytyjski rząd odwołał zalecenie, aby całkowicie unikać podróży do i z 8 obszarów najbardziej dotkniętych indyjskim wariantem koronawirusa. Zmienione wytyczne nie zostały bowiem nigdzie ogłoszone, nie poinformowano o nich także władz lokalnych, a komunikat opublikowano jedynie na stronie internetowej. To nie nowy lockdown, to nie prawo, tylko porada, wyjaśnił brytyjski minister transportu. Po krytyce ze strony władz lokalnych i zamieszaniu, jakie powstało wskutek niejasnego komunikatu, brytyjski rząd wycofał zalecenie, aby całkowicie unikać podróży do i z 8 obszarów najbardziej dotkniętych indyjskim wariantem koronawirusa. W zmienionych wytycznych zwrócono się o ograniczenie do minimum podróży do East Bolton, Blackburn, Kirklees, Bedford, Burnley, Leicester, North Tenside i londyńskiej dzielnicy Hounslow. W piątek na rządowej stronie internetowej zamieszczono informacje o całkowitym unikaniu podróży do tych miejsc, bez żadnego komunikatu w tej sprawie, nie tylko bez konsultacji z lokalnymi władzami, ale nawet bez zakomunikowania im zmian. Wzbudziło to protesty ze strony hrabstw, które w większości dopiero w poniedziałek dowiedziały się o nowych wytycznych. Pojawiły się zarzuty, że rząd ukradkiem wprowadza lokalne restrykcje. W efekcie we wtorek wieczorem władze w Londynie wydały oświadczenie, w którym potwierdziły, że nie nakładają lokalnych lockdownów, a jedynie przedstawiają porady na temat dodatkowych środków ostrożności, które ludzie mogą podjąć, aby chronić siebie i innych, na wymienionych w informacji i obszarach. W wytycznych dotyczących podróży do wymienionych miejsc zmieniono sformułowanie dotyczące unikania ich na zminimalizowanie. Minister transportu Grant Schaps przyznał w środę, że komunikacja w tej sprawie powinna być jaśniejsza, ale dodał, że nie uważa, by zmiana zaleceń była faktycznie tak skomplikowana. To nie jest nowy lockdown, to nie jest prawo, to tylko porada, mówił w BBC, dodając, że celem komunikatu było przypomnienie ludziom, że zdarzyło im się mieszkać na obszarach, w których ryzyko transmisji jest wyższe. Na obszarach, których dotyczą wspomniane zalecenia, mieszkają ponad 2 miliony osób. Do tej pory w Anglii wykryto ponad 5 tysięcy zakażeń indyjskim wariantem COVID-19, w Szkocji były to 383 przypadki, w Walii 62, a w Irlandii Północnej 15.